czołem, ludziska. Witam was w kolejnym odcinku z Don't Starve Hamlet, ale niestety będę musiał zacząć ten materiał od co dość przykrej sprawy, która mi się przydarzyła z moim save'em z grą. Otóż, no tak to jest chyba jakoś, nie wiem, świat i galaktyka i kosmos uznał, że jednak te wszystkie problemy, które działy się poprzednio, musiały odbić się czkawką i muszę z przykrością stwierdzić, że was wkręcam. Nic się nie stało, spoko, luz, wszystko jest okej, jak najbardziej, można grać dalej, 32 dzień jest, w porządku. Zaczynam od głównej strony, ponieważ chciałbym pokazać wam jednego moda, którego wypatrzyłem ostatnio na workshopie i sobie go włączyłem, jeszcze go nie testowałem, zobaczymy jak to będzie działało. Otóż nazywa się on Quick Work. Oznacza to, on jest przystosowany do Hamleta, oznacza to on mniej więcej tyle. Jeżeli mamy w ręku 20 fragmentów żywopłotu, 20 ścinek i damy od razu tej blond babce, to dostaniemy tyle kasy za jednym kliknięciem, ile trzeba, czy od razu 20, tak? Czyli powinno to od razu przyspieszyć te całe klikanie nudne, gdzie trzeba 40 razy, jak mamy pełny stack, przeklikać, żeby dostać kasę. I tak działa to chyba nie tylko z tymi rzeczami, również to działa z innymi rzeczami, które wymagają takiej przekazania kubki przedmiotów, całego stacka przedmiotów w któryś miejsce. Więc zobaczymy, jak to będzie działało. Dlatego chciałem wam to pokazać i teraz już możemy jechać dalej. Taka mała heheszka, śmieszka, chciałem was wkręcić, jakieś emocje wzbudzić tym początkiem. Jak najbardziej wszystko gra i mam nadzieję, ja w ogóle mam nadzieję, że nie będzie się tutaj nic psuło. Czuję się w miarę teraz już bezpiecznie, choć nie wiem, co będzie z tą alergią. Muszę wykopać jednego seedpoda i się tym zająć. Mam też w planach, dzisiaj jest w planach wrócić do domu. Taki jest plan główny, wrócić do domu, ale jeszcze chciałbym zobaczyć, czy może pojawiły się girsy w sklepie, zanim pójdę. Lodówkę fajnie byłoby mieć. I po drodze jeszcze trochę kulek światła muszę zebrać, żeby w nocy przypadkiem nie zaginąć, ale wydaje mi się, że nie będzie mi to jakoś super potrzebne. Ja akurat kiedy plansza się ładuje, mogę wam powiedzieć, jaki jest plan na ten odcinek, a jak wrócimy do domu, to nie wiem, co dalej będę robił jeszcze. Tu zostawiam ten Razor, bo też pisaliście mi w komentarzach, Staszek, zostawiłeś Razor, wypadł ci i nie podniosłeś. Tak samo tu jest ten zielony i fioletowy gem, o którym też była dyskusja, że zgubiłeś gem, ale to był tylko i wyłącznie ten element, Robin Glizzard Stone. Najgorsze jest to, że pada deszcz. I w ogóle jest, zaraz będzie noc, a ja potrzebuję się dostać bardzo szybko, o kurcze, tutaj. Do tego oto miejsca. Czy ja dam radę tak szybko tu przebiec, żeby zdążyć jeszcze do tego sklepu, zanim mi go zamkną? Bo, a nuż uda się go podkraść, ukraść z tego sklepu jeszcze. Kupy zostawiamy, mamy ich tak dużo, że to już po prostu głowa mała. Dobra. I jesteśmy w środku, zdążyliśmy. Jeszcze się skichamy oczywiście. No i patrzmy, czy są girsy? Glowberry, który nie ma... O, Glowberry, który nie istnieje, okej. No niestety, moi drodzy, nie ma, ale nie chciałbym wykupywać znowu ogonów po to, żeby... Poświęcimy kasę. Jest silk! O, to silk nawet kupię. Silk może się okazać przydatny. Cattail, czy do tego w ogóle czegoś ten cattail jest potrzebny? W życiu? Nam? O, mandrake! I zobaczcie, girs nie chce wyskoczyć. No i znowu są wszystkie drogie rzeczy. Nie mamy szczęścia, jeśli chodzi o to, niestety, także z całą resztą myślę, że będę wracał. Muszę tego seedpoda ogarnąć, bo kichanie już po czasie, kiedy powinna się skończyć kichawa, jest trochę frustrujące. W ogóle mam nadzieję, że działa podnoszenie przymiotów. Wszystko działa, wszystko spoko. Myślę też, że nie ma co czekać. Biorę po prostu swoją latareczkę. Czyli ja mam drewno maxa, więc też nie chcę powielać drewna. Skoro już zabieram te rzeczy, to już zabieram. Akurat mi wypadła. I często kicham. Kurczę, on jeszcze mam wrażenie, że częściej kicha niż kichał, normalnie. Więc muszę znaleźć znowu jakieś miejsca z drzewkami i jakiegoś seedpoda rzeczywiście odkopać, bo mam wrażenie, że to nie przejdzie. Ale to jest moje przypuszczenie, może po pierwszym dniu już przejdzie. Nie mam pojęcia. O! Jednak! Czyli ma jeden dzień opóźnienia początek i jeden dzień opóźnienia ma koniec zabawy w alergię. Super, dobrze, to mogę to już zdjąć. W takim wypadku jest nieźle. No! To wracamy. Wiem, że w sumie powinniśmy jeszcze coś trochę poeksplorować, zobaczyć co jest z tej strony, tę całą nową przestrzeń, ale też, kurczę, jak wrócę do domu wreszcie będę mógł zrobić też porządki z ekwipunkiem. Szkoda, że nie mam girsów, bardzo mi z tego powodu jest przykro, że mi się nie udało ich zdobyć. I jak będzie się coś co tam się dzieje? O, proszę bardzo, ten strażnik cały czas walczy. O, ryba. Świetnie. Ryba się przyda. O, i teraz tak, siatka też się przyda oczywiście. Bo wiemy, że nam trochę światła... Aha, tylko że ja ich nie pozbieram, kiedy jest dzień. Jasne. Także siatką nie złapiemy gości.
Niestety, ale Twixy się przydadzą. Dobra, weźmy na razie ciebie. Mam nadzieję, że ja pamiętam, jak tutaj było można dojść. W sumie to ciekawe, że nie można ich złapać podczas dnia, tylko wieczorem można ich złapać. To jest w sumie ciekawa mechanika. Może byłoby zbyt prosto, gdy można było ich złapać tak od razu. Ale widzę, że tu nie będzie problemu z wejściem do domu, ale to jeszcze przy okazji może pozbieram jakieś warzywa. Dużo ich pozbierałem. Tu w ogóle cały czas jeszcze... Aha! Ruszyły za mną paskudy. To sobie nie za bardzo pobawimy się z nimi, chociaż... A może z nimi powalczymy? Mam nadzieję, że nie jedzą mojego kolegi. Dobra, bo ja obawiam się o Robina teraz. O Batmana, przepraszam. Batman, Robin, co za różnica. Tu też mogę w końcu zobaczyć, mam też niedowład. Niedowład. Mam niedowład, tak to nazwę. Trawo patyczku, więc to jest idealny moment, żeby to wszystko pozbierać też. Tak, w sumie wam powiem, że to jest naprawdę piękne miejsce, bo można sobie bardzo szybko nadrobić te bardzo podstawowe surowce i nie będzie trzeba tam ganiać za tym i rąbać. Z drugiej strony chciałbym was też, w sumie zauważyliście pewnie, że dzisiaj znowu jest odcinek z Hamleta. Zrobiłem mini magraton 5 dni, bo jutro też dostaniecie Hamleta. Ze względu na fakt, że to jest ostatni czas, kiedy jeszcze nie ma premier, ale za chwilę premiery się pojawią i będzie dużo ciekawych indyków do pokazania, m.in. Beholder 2, m.in. Kingdom to Crowns, na które też się mocno nastawiam, mocno się jaram tym, że będę mógł to razem z Corle oczywiście pograć. Będziemy chcieli wspólną serię na pewno zrobić z tego, bo tam będzie możliwy co-op. Nie tylko online, ale też couch, ale wiadomo, że w naszym przypadku to online jest potrzebny. Aha! Staszek jak zwykle musiał dać ciała. Okej, już wszystko działa, pięknie. Dobra, teraz tu jest skorpion. I teraz pytanie brzmi, czy z tym skorpionem może powalczymy? Co wy na to? Myślę, że dalibyśmy radę z nim powalczyć. Chodź, skorpion. Pobawimy się. O ty. Oj, dziad mocno skacze. Nie chciałbym, żeby mnie otruł, nie? Jakim cudem mnie trafia? Dobra, a tak myślałem. No i wiedziałem, że tak się skończy zabawa. No i jesteśmy otruci. Ja nie wiem, może ja wewnętrznie po prostu potrzebuję jakichś emocji. Czyli rzeczy mocno oberwałem też. Ja chyba wewnętrznie potrzebuję emocji w tej grze. Jak nic, no kurczę. Dobra, mam młotek? Mam jeszcze jakiś młotek. Kurczę, muszę mieć młotek, no właśnie. No dobra, ale miejmy nadzieję, że jak wrócę w końcu, teraz to już muszę na bank wrócić do domu. I chyba mam wrażenie, że mam czerwone piórka. Nie zbieram czerwonych piórek. Niech to szlak. Trudno. Dobra, moi drodzy, no to mamy presję czasową, żeby wrócić do domu. Tam było jeszcze kilka innych miejsc, gdzie mogłem niszczyć. Kurczę, no wiem, że tu można niszczyć teraz, ale to jest jeden tylko. Dobra, dropniem to i spróbujemy jeden zniszczyć. Gdzie jest ten mój młotek? Tylko, że gubię się czasami, gdzie one tu wszystkie są. Masz to zniszczyć. Serio? A, to jest living log. To jest coś ciekawszego. Dobra. To bierzemy to w rękę. Tylko, że teraz w ogóle nie mam miejsca na całe inne zabawki. Kurczę. Dobra, wiecie co? Idziemy. Po prostu idziemy przed siebie. Zobaczmy, jak daleko do wyjścia. W sumie do wyjścia jest kawałek drogi, to chyba po prostu pójdę w miarę szybko i sprawnie. Tu są oczywiście znowu wąże. I znowu mi... Ja czego to zamknęło mi drzwi tutaj? Znowu zarosło? Niedobrze. Czemu takie rzeczy zarastają? O kurczę, jak ja mam to teraz tam odkopać? Czy co? Kurczę, to jest niebezpieczne, bo mi się też kończy... No nie mogę przegrać w taki głupi sposób. Muszę coś wyrzucić. Wyrzucę to. O, czy ja tam... A ja w ogóle mam maczetę ze sobą? Chyba nie mam maczety. Maczeta mi się chyba skończyła w ogóle, żeby było śmieszniej. Dobra, muszę przejść gdzieś, gdzie jest światło. Czy gdzieś tutaj w ogóle było światło? Dobra, wiecie co? Muszę to wziąć. I tu położyć. Nie tu. Za blisko położyłem. Przez to nie widzę tutaj tego. Nie, ja przecież muszę jeszcze zrobić sobie maczetę, ja pierdzielę. Staszek, nie panikuj, spokojnie, maczetę zrób. Zrób maczetę, zostaw jakiś kieł pierdzielony, zrób maczetę. Zrobiłeś maczetę, bardzo dobrze, idziesz tam teraz. Musisz stąd po prostu wyjść. Po prostu musisz stąd wyjść. Niech one wszystkie sobie tutaj przejdą obok ciebie. Omiń je ładnie. Co to w ogóle jest? Wishing well? Co to jest? 16%, nie znam wishing wella, nie wiem co to. Jak to w ogóle to wygląda? Ej, głupi jesteś, Staszek, ja pierdzielę. Ty łomie. Tu jest wyjście. Jeżu, dlaczego ja uznałem, że tam jest wyjście stamtąd? Ja nie wierzę po prostu we własne umiejętności czasem. Już to wiem, kieł. Dobra, panika była.
Wybaczcie mi to, ale ja po prostu, nie wiem, byłem przekonany, że tam jest wyjście. No, byłem przekonany. Dobra, teraz by się przydało, wiecie co, wziąć siatkę. Bo miejmy nadzieję, że tu gdzieś pojawi... Ojej. Dobra, trudno. O, ten jest bardziej... O, jakieś zaawansowane... A, dobra, stąd będą wychodziły... Kokony są, dobra. Tam leci sobie gość. W porządku, 91 zdrowia. Aha, i zaraz się też zrobi ciemno, już się robi ciemno. Shit. Szczerze mówiąc, to, że zrobiło się ciemno, nie jest zbytnio fajne. Ja, wiecie co, ja nie chcę ryzykować wygaszenia całkowitego tej mojej lampki, mimo że to mi jakoś bardzo nie boli, ale ja sobie zrobię jednak ognisko. Nie chcę używać lampki. Daj mi tu, okej, dobra. Dobra, zrobiliśmy sobie ognisko, super. Czy mogę coś przygotować, zjeść? Nic nie mogę zjeść na razie. Mam też rybę. Wiecie co, rybę sobie przygotuję. Cook. Niech będzie przygotowana ryba. Bo zrobimy z tego fish sticks. Mam też butterfly wings, mogę zrobić coś jeszcze, ale i tak będę musiał jeszcze pozbierać coś, więc... No pewnie kupię sobie lód w sklepie i tyle. Home sweet home, można by rzec. Udało się wrócić do domu, chociaż oczywiście, że musiał mnie otruć pierdzielony skorpion, więc musimy sobie teraz z tym poradzić. Ale prawie, gdybym ja jeszcze przez to zginął tam w tych podziemiach, przez to, że wydawało mi się, że to było wyjście, które zarosło. O matka, tam trzeba wrócić to poeksplorować jeszcze. Na szczęście jest antivenom. Tylko 5 ońksów, kław i koniec. Po kłopocie. Mamy spokój z trucizną. Na szczęście tutaj, w tej wersji, jest łatwo o to, żeby zdobyć antivenom, także super. Oczywiście Spider-Glanda też mógłbym zjeść, ale on 70 HP odbiera. Także... zależy się też, ile macie HP, też tyle odbiera, ale no to byłoby bardzo, bardzo ryzykowne. No dobra, ale w końcu jesteśmy w domu. I będzie można zrobić porządki. I też zobaczcie, tutaj mamy też dużo żywopłotów, które można przycinać za kasę, także myślę, że to też zaraz zrobimy. Na spokojnie trzeba będzie ogarnąć życie i też zrobić tutaj jakieś jedzenie. Proszę bardzo, dotarliśmy, jesteśmy w domu. Czas zrobić coś w garnku. Co ja mogę zrobić w garnku? Najlepsze jest to, że muszę kupić... Dobra, muszę kupić trochę lodu, żeby to trochę zastąpiło. Oczywiście tu postaram się na razie powrzucać jakieś rzeczy. Ja też będę chciał powrzucać rzeczy z Robina, bo Robin też ma sporo tych zabawek. No ale dobra, pójdźmy do sklepu. Kupmy trochę lodu. Ogarnijmy się. I pytanie, czy sobie to wszystko dobrze wyliczyłem. Bo tak, chciałbym z lodu i z mięsa zrobić sobie meatballsy. To na początek. Tak. A potem zrobić jeszcze butter muffin. A butter muffin wiem, że wymaga chyba... Będzie można patyczki chyba położyć w butter muffin. Tak mi się wydaje, że patyki dają radę tutaj. Dobra, mam też living log. Okej, dużo różnych fajnych rzeczy. Okej, mam, dobra. Będzie przynajmniej zjem. To najważniejsze to jest, żeby rzeczywiście porządnie sobie zjeść, szczególnie, że mam mięso. Bardzo dobrze. No dobra, kolego. Kolego Robinie, jesteś mi tu bliżej potrzebny. Weź się jakoś tu przesuń czy coś. Taka będzie z nim zabawa teraz. Trzeba pozabierać te wszystkie rzeczy i je tutaj jeszcze powrzucać w odpowiednie skrzynki. Przyszedł moment, kiedy trzeba też zrobić kolejną skrzynkę. Też dużo znowu na to pójdzie, ale skrzynki są ważne. Tak, kolejną skrzynkę postawimy w tym miejscu. Tu też zaczniemy wrzucać nadwyżki, jakieś klejnoty, kolejne kupy. To są wszystko rzeczy wartościowe. No dobra, net mi jest potrzebny. A w ogóle to mogę zrobić tego butter muffina. Zobaczymy, czy dobrze pamiętam, że to, plus dwa patyki, jest butter muffin. Bardzo dobrze, on trochę też uleczy, jak widzicie, czyli jest predict. O, 100% butter muffin, okej, cook. No i moi drodzy, zrobię też to, o co tyle razy już pisaliście, improved farm, ale mogę zrobić jedną, ze względu na fakt, że niestety, ale mam tylko jedną, mam bardzo mało kamienia. Muszę też nadrobić kamień. No, może nadrobienie kamienia najłatwiej jest po prostu... O, no już nie przysunęła mapka. Ciekawe, że czasami się zawiesza. Te wszystkie rzeczy trzeba porozwalać i z tego też kamyki, bo wypadają, więc jest spoko. A tak, tu są chyba te drzewa, które są kokonami dla tych tutaj kwiatków. Można w sumie pójść co znowu na wschód i pozwiedzać albo właśnie znowu pod ziemię, albo pozwiedzać w ogóle ten teren, bo tu mamy jeszcze nieodkryty teren. Tu jeszcze być może będą jakieś warzywa, które można potem przerobić. Dobra, to ja biorę sobie teraz butter muffin. Butter muffin trochę pozwoli mi też głodu i też trochę zdrowia. Bardzo fajnie, mamy też fish sticks. Także jeszcze póki dzień jest młody, myślę, że znowu polecę i sobie kupię trochę, może niekoniecznie też samych, znaczy mogę też albo ice, albo jakieś warzywa po prostu kupować. Aha, rozumiem. Cooked fish
to już jest ugotowana ryba. To jest znowu kolejna rzecz, na której zwrócimy uwagi, że to musi być chyba surowa ryba, żeby mogło być z tego to, co chciałem zrobić. Ale niestety znowu zapomniałem o tym bardzo małym detalu. W sumie widzę, że kupy są wszędzie, to trzeba może te kupy jednak zebrać w jedno miejsce. Ja lubię mieć taki porządek, że w jednym miejscu trzymać ważne rzeczy, na przykład tutaj trzymam klejnoty, wiem, że to są klejnoty, o to mi jest w ogóle potrzebne też. Ponieważ bym chciał zrobić nożyce. To mi jeszcze nie jest potrzebne, gold pan też mi nie jest potrzebny, nożyce. To jest chyba tutaj. Chcielibyśmy zrobić je, bo sporo jeszcze czeka nas ciachania też przy okazji. Także idę pościnać trawy, myślę, że akurat zajmie mi to cały wieczór. I teraz zobaczymy, czy działa ten mod poprawnie. Weźmy 30 clippings. Patrzcie, no jakie to jest cudowne. Czy to nie jest piękny mod? On bardzo dobrze, bardzo mocno usprawnia, kurczę, życie. I to mi się podoba. Nikt nie chce zabrać tej kupy, ponieważ nie jest świeża. Dobra, pani clippingsowa tutaj i tak zaraz jeszcze będzie przeze mnie wynajęta. Zresztą, zobaczcie, jak ja dużo też zbieram tych mimo wszystko. O, już mi się zepsuje. Bardzo dobrze, i to wystarczy. To myślę, że tak jest sporo kasy. No zobaczcie, ile mam teraz gotówki. No mogę po prostu szaleć. Chciałbym, żeby pojawił się, a właśnie, pan bandyta. A co mi się skojarzyło z panem bandytą? Że mamy tutaj skarb do odkopania. Oczywiście nie mam łopaty, ale łopaty sobie zawsze można zrobić. Ja myślę, że tych łopat, które porobiłem trochę po drodze, ale to nie jest problem, żeby je po prostu sobie tutaj trzymać ze sobą. Kupy będę podnosił, bo wiem, że nie wiem, które są fajne kupy i które są świeże kupy, ale wiem, że jak je popodnoszę, no to... Zresztą też obstrane będzie to całe miasto, bo przecież ja tutaj nie byłem bardzo, bardzo dawno. Więc te wszystkie kupy... O! Teraz będę dostał wynagrodzenie za kupę, nie? To nie jest łatwo, ale tutaj mamy X-a. O, właśnie. I kto wie, czy gdzieś tutaj nie znajdę czegoś bardzo istotnego. Jakiegoś fajnego elementu. Zaraz zobaczymy, co tu wykopiemy. Potem też mogę zrobić... O! Proszę bardzo. Mamy... Bone shards. Co mamy w środku? Mamy sewing kit, mamy jerky, spyglass, oinksy 5 i stary but. Obawiam się, że to nie mój styl. No dobra, biorę oinksy oczywiście, a tych oinksów teraz mam bardzo dużo. Czy mogę zjeść 70? Jeszcze za wcześnie na jedzenie. Ale sami widzicie, i mam jerky. Wydaje mi się, że nawet te dwa oinksy. Mogę wziąć na przykład sewing kit, bo bardzo mi się przyda. Spyglass. Chyba pozwala odkrywać jakieś miejsce po prostu w terenie, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, kupę na razie tu schowam, bo mam i tak dużo kup. Nie wiem, po co mi ten stary but. Czy on ma jakiś sens, czy nie ma sensu? Jerky na pewno sobie schowam, bo on długo wytrzyma. W końcu jest to zakonserwowane jedzenie, także elo. I one też sanity podnosi. Więc bardzo dobrze. No, było blisko domu, bardzo dobrze. Skarb odkopany, szkoda, że nie było tam jakiegoś innego... ciekawego, innego skarbu, bardziej przydatnego w życiu, ale... A w ogóle to mam berries, mogłem berries oddać. Sewing kit na pewno się przyda. Jak coś będzie się niszczyło, jakaś ważna rzecz będzie się niszczyła, to jak najbardziej będę mógł ją użyć. Też schowam tutaj to. Spyglass, znowu schowam oinksy, bo mam ich naprawdę bardzo dużo. Nie muszę ich wszystkich trzymać. Tak samo nie musiałbym chodzić na pewno z siekierą i tak dalej. Jak coś, to zawsze można to zostawić. Bone shards, właśnie nie wiem, czy bone shards gdzieś nie trzymam? Nie, to jest pierwsze miejsce z bone shards. Okej. Okay. Dobra, jedzenie, oinksy, maczeta. Wydaje mi się, że maczetę też, ale maczetę zostawię tutaj. Czy to jest łopata? A miałem łopatę. I też mam łopatę ze sobą. To zostawiam sobie ten sprzęt, on nie jest mi potrzebny. I idę. Mamy jeszcze trochę dnia. Będę mógł sobie coś zjeść. Idziemy na wyprawę, żeby zbadać tę część. Tak, tak mi się wydaje. On mówi, że tu zbiera old stuffs. Stare rzeczy. Tak? Kurczę. I teraz mnie ciekawi, czy on by buta nie chciał wziąć, ten koleś. Może by chciał wziąć buta, skoro mówi, że zbiera stare rzeczy, nie? Tak mi przyszło do głowy teraz. Tu być może pojawią się wiewiórki. O, tego kolegę oczywiście nakarmimy trawą. On też mi zawsze daje oinksy. I też problem trochę jest mój, że ja jakby zostawiłem trochę tych oinksów, bo i tak będę je teraz tu zbierał po drodze. One zajmują mi jeden slot w ekwipunku. Zresztą idę znowu na wyprawę, a mam 4 sloty tylko, puste. Mogę zostawić jakieś rzeczy, chociaż no właśnie... Przede wszystkim chciałbym połazić tak, żeby jeszcze... Kilof mi jest też potrzebny, kolejny slot, który mi będzie zajęty. Nie wszystkie rzeczy mi są potrzebne na te wyprawy, dlatego muszę nauczyć się trochę rzeczywiście dobierać. Tylko właśnie, zawsze mam ten problem, że mi się wydaje, że ja potrzebuję i tak wszystkiego, nie? I wszystko może mi się przydać. Czas zjeść w końcu meatballsy. Może uda nam się po drodze zebrać jakieś jeszcze rzeczy, bajery. No, ciebie jeszcze złapać nie mogę, chociaż mam co trzeba. O, szparagi! No tak, bo to jest ten pierwsza część, której jeszcze nie znam. Także bardzo dobrze. Wezmę sobie siekierę. I zacznę też przy okazji. Ścinę drzewa, mając nadzieję, że co tu znajdę? Węże.
i że węże dadzą mi oczywiście jeszcze do tego. Jest wąż! Bardzo dobrze. Dostał w łeb. O, prawie mnie trafił. Dobra, na 3 hity. I nic nie wypuścił. Skubaniec. I nic nie wypuścił. To jest dopiero prawdziwy smutek. Nastał wieczór, więc mogę zacząć łapać. Dlatego też to staram się robić. Na razie tylko jednego tutaj gdzieś zlokalizowałem kolegę. Z egzotycznych kwiatków. O, jest drugi. Egzotyczny wiatr, na pewno egzotycznych kwiatków zbierać nie będę. Można by tego też podziabać. Gościa. I ten gość by mi dał... Iron ore, gdybym bardzo potrzebował. Ja to mówię po polsku, już tak się przyjęło, że się mówi iron ore. Oczywiście chodzi o, mówi się to iron ore, ale no ten iron, ten r jest niemy, ale no już tak się przyjęło, że już mi ciężko czasem mówić iron, żebyście wiedzieli o co mów, o czym w ogóle mówię, co on w ogóle gada. Tutaj zobaczcie, zaryliśmy dość do końca mapy. Innymi słowy, tu już przejścia dalej nie ma. Także tutaj poczyściliśmy trochę. Zobaczmy, co jest z tej strony. Ja pewnie sobie za chwilę zrobię zwykłą pochodnię. Nie będę marnował mojej lampki. Gdzie ona w ogóle jest, ta moja lampka? O, są kupy. Dobrze. Też zbieramy. Kupy można wykopać, bo mam w końcu... No właśnie, mam już ten. Co my tu znaleźliśmy? Kupy. Po prostu dużo kup. I tyle. Co to? O, i znowu. Znowu jakieś trzęsienie. To mnie bardzo ciekawi, co się dzieje? Oj, sorry. Co się dzieje, że to rzeczywiście cały czas się trzęsie? Dobra, tak to posadzę, to przecież to będzie, nie będzie rosło już, tak? No bardzo mi szkoda, bardzo mi przykro. O, pochodnia. Pochodnia. Tak, to nam powinno wystarczyć na jakiś czas. Połazimy, poeksplorujemy jeszcze, co tutaj jest. Znalazłem oczywiście po drodze jeszcze robaczki. Mam nadzieję, że one będą faktycznie, jeśli dobrze pamiętam, to one traktowane są jak mięso. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie. No dobra, jesteśmy teraz znowu wśród tuberów. Nie wiem, czy byliśmy w tej jaskini. Chyba nie, ponieważ ona jest tutaj jakby... Chyba na tej minimapce, no muszę trochę pójść tutaj do brzegu, żeby gra zanotowała, że tutaj jest... Tak, a nie inaczej. Chyba tu nie byliśmy. Tu są też ferny. Dobra, tu nie byliśmy. Bardzo dobrze, bo tu można wypaść jakieś... A, tutaj są dwa obok siebie. Jakieś złoto czy coś. Dobra. Mamy złoto, bardzo dobrze. Też mam trochę kamienia, to też bardzo dobrze. Flinty też zawsze się przydadzą. O, właśnie. Kamień najważniejszy. To teraz pytanie brzmi, gdzie mam tę swoją latareczkę? Czy tu jeszcze coś jest? Czy można zobaczyć na mapce? Jest wyjście, tak? Ale to wyjście oczywiście jest osiągalne prawdopodobnie, jak będziemy eksplorować sobie. Chyba te ferny pozbieram, bo one są traktowane jako filery, także nie jest źle. Tak przynajmniej się wydaje, dobra. Biorę sobie stąd. Ale byliśmy w jaskini. Bardzo dobrze, jaskinia została zwiedzona. Nitrę nie zbieram, chociaż wiem, że być może w którymś momencie nitry by się nam przydało, tak? Ale, aha. No i pojawia się znowu problem. A, bo ja te kupy wziąłem niepotrzebnie. Pan Goldeny sobie łażą. No właśnie. I myślę, że zbierzemy sobie trochę tego żelaza, bo nigdy nie wiadomo. Chcielibyśmy zbudować smelter tak zwany. Tak, chciałbym zacząć wypalać aloje. Aloj. Czyli takie sztabki żelaza, można tak na polski powiedzieć. Muszę uważać na te muchy. O! Tu moglibyśmy albo zaprowadzić pan Goldena, albo cokolwiek zrobić, żeby stąd wyciągnąć na przykład złoto. O! Kurczę, jego bardzo ciężko jest właśnie złapać. Co mnie trochę smuci. Muszę uważać przede wszystkim, nie podchodzić zbyt blisko much! Sorry bardzo, nie chcę ryzykować, bo muchy potem, dopóki nie trafię na jakieś dystrakcje, typu jakieś inne światło, inne źródło światła, to one będą za mną latać. A tego nie chcę. Dlatego staram się trzymać od nich jak najdalej. Najdalej potrafię. W ogóle też zaliczamy kolejne... O, bardzo dobrze, że się zepsuły w sumie. No, mamy trochę tego kamienia. Zobaczcie, że zaliczamy kolejne brzegi planszy. Co oznacza, że tu już wiemy, że jest granica. Z drugiej strony też wiem, że powinienem zacząć cofać się już do domu, ze względu na to, że mam... W ogóle też mam tutaj... O, możemy go złapać. Kurczę. Znaczy dobrze byłoby go po prostu ubić. Dobra, jest. One się przydadzą do butter muffinów też przy okazji. Dobra. A myślę, że na pewno się przydadzą. To bankówka. A tak, tutaj jest dżungla, ale w dżungli są najciekawsze rzeczy, mimo wszystko. Najniebezpieczniejsza, ale też najciekawsze. Mamy też... Okej, okay, kolejny... Oj, tutaj też pozostawiam coś. To tu jest? Okej, okay, wypadło. Zniszczyłem sobie już kilo, więc na razie nie chcę. I zobaczcie, wypuściłem tego biednego, małego Stefana bardzo dawno temu. O kurcze. Nie! Nope!
Nope! To trochę warzyw jeszcze, zobaczcie, zostało. No to trochę jakby przyspieszyło mój proces decyzyjny, wiem gdzie chcę iść. O, weźcie zajmijcie się Pogiem. Pog z wami pogada. Nie jestem w stanie walczyć z trzema naraz. Z pojedynczym bym mógł. Z dwoma? Nawet, powiem szczerze, nie byłoby jakiegoś... Tutaj, wiecie, to są monster mity, nie? Więc... A nóż? Udałoby się je jakoś pokonać. Tak, biegniemy do domu już. Zobaczymy, ile z nich wyprowadzę. Okej, okay, czyli dwie postanowiły do mnie dojść do samego końca. Miejmy nadzieję, że teraz pomogą strażnicy w walce. O, właśnie. Tak jest. O, to niestety nie jest mięso. A szkoda. A właśnie, zapomniałem, że... Wiecie co, a ja mówię, nie mam gdzie umieszczać. O, wilku mowa. Przecież ja mam jeszcze mojego kolegę. Przecież ja mam jeszcze Robina, który może trzymać rzeczy. Kompletnie zapomniałem o Robinie. Dobra, tu mam też dużo jedzenia. Robin, przecież Batman, przepraszam, Batman. Batman może mi jeszcze pomagać. Dobra, niech tu się pojawił, to są... Tu jest trzech strażników. Dzień dobry. Oj, niech biją się. O tak. Tylko gorzej, że teraz będą płonąć. Bo jest wieczór. To oznacza, że... Oj. A ja mogę ja nie płonąć? Dziękuję. No, może i nie spłoną całkowicie. Ej. Bez takich numerów. 14 głodu. No będę musiał was zostawić i biec jeść. Proszę się tutaj zająć i grzecznie bawić. Beze mnie. Najlepiej. Jestem szybki na tutaj... No, to szybki, tak. Szybki. Dobrze, szyper dachy. Dobra. Niech się powkurzają, niech się tutaj poatakują. O, dostał na szczęście znowu z tego. Dobra, zajęli się nimi. Ej, tak się schowam w domku. Dobra. W domu mnie nie dorwą, a poza tym, no właśnie, mój głód, nie? Dobra, uciekłem. Zupa szparagowa. Bardzo dobrze. Szparag plus jakieś coś. Może być fern i próbujemy dwa patyki i to jest zupa szparagowa. Bardzo dobrze. Przeżyliśmy, trochę sobie też zdrowia dodam i myślę, że będę mógł z nimi teraz rzeczywiście tam powalczyć, bo trochę tam jakby wchodzimy do budynku swojego, to czas tam na zewnątrz stoi. Tak można by to jakoś ująć. Więc trzeba by zacząć tu też się odżywiać porządnie. Zjadłeś tę zupę? Co to, tylko 20? To malutko, bym powiedział, ta zupa szparagowa daje. Na szczęście mamy ferny, więc jest całkiem nieźle i z patykami to naprawdę ładnie nadrobimy. Lodówka by się tak przydała, takie asparagusy, które są coraz rzadsze na tym świecie. Tak bardzo by się przydało, by je mieć. Mógłbym sobie włożyć po prostu te szparagi, byłoby pięknie, a tutaj kurczę nie do końca. Dobra, kolejna zupa szparagowa, mamy prawie całe życie, zregenerowane. I teraz zobaczmy, czy beanbags są traktowane jako mięso. Żeby to sprawdzić, muszę dorzucić... No właśnie, co muszę dorzucić? Peris! Butterfly! I sparagus! I zobaczcie, dostaniemy butter muffin. Ja wiem, że to jest trochę... Znaczy, butter muffin jest super, tylko niekoniecznie go potrzebuję. Ja bym chciał mimo wszystko zdobyć kulki mięsne. Nie wiem, czy kulki mięsne dalej... Predict, nie mogę na razie zrobić. Kulki mięsne by się mi przydały, czyli potrzebuję lodu. Co znaczy, że na pewno nie będę teraz używał tego wszystkiego. Miejmy nadzieję, że beanbags są traktowane jako kulki mięsne. Są latające, ale trzeba teraz pytanie, czy one odleciały całkowicie? Nie, myślę, że będzie można teraz powoli atakować ich też. Dobra, pięknie, jest Monster Meat. To jest to, co chciałem, dokładnie. Nie jedźcie mojego Monster Meata? Ach, zdążyłem. Zanim wpierdzilili. Dobra, trzy Monster Meaty. No i teraz, kurczę, co by się przydało? Lodówka! Lodówka by się przydała, nie muszę kupować. Znaczy, z drugiej strony, no... No mam cały czas te berries. Teraz pytanie, on nie chciał berries, on chce old stuff, tak? Dobrze pamiętam? Old stuff. Kurczę. I berries bym też opylił. Jest kupa. Nikt mi nie chce dać za tę kupę nic, no. Chrzanić tę kupę. O, ten chce berries, bardzo dobrze. Poświęcam to berries. Proszę. Zawsze trochę kasy doszło. Widzicie, zrobiłem już porządek z kasą tak w ogóle. No i teraz tak, zastanówmy się. Co my... O, banany! Banan plus lód plus patyczki to daje 33 sanity. Ale niestety nie trzeba teraz. Znaczy, to całe szczęście, że teraz nie trzeba to sanity tego ogarniać. Bo reszta to tak średnio. Wolałbym jednak, wiecie co, może wziąć jednak pałkę drumstick. Nie, ja mam mięso. Mam mięso. To ja potrzebuję, żeby zrobić to jakiś trochę lodu ogólnie. Raz. Dawaj, przynoś lodu, bo ja muszę zrobić jedzenie. Niestety, zobaczcie, to nie jest... Beanbags nie są traktowane jako... Jest raczej jako filler. Nie są traktowane jako... jako mięso.
ślimaczek jest mięsem, a chyba te beanbags, jak sama nazwa, przepraszam, wskazuje, to raczej białko, raczej filler, więc niekoniecznie. Dobrze, moi drodzy, ja się przygotuję tutaj teraz, zobaczcie, będę miał sporo jedzenia, więc będę mógł sobie zrobić chyba kulki razy dwa, może jeszcze nawet kupię coś, żeby te kulki rzeczywiście tu powstały. Mięso, to i to, to da nam zupę szparagową, oczywiście, a to mi da co? Kulki mięsne, predict. 100%. No i poświęcę. Poświęcę szparagi, poświęcę butterfly wings, bo mam pełno zdrowia. Prawie pełno zdrowia. Więc to nie jest jakaś tragedia, żebym sobie zrobił zapasowe kulki. I myślę, że to będzie całkiem niegłupie, żeby na tym skończyć odcinek i przyszły odcinek zrobić coś ciekawego. Właśnie ten smelter, tak? Chciałbym wypalarkę zrobić, żebyśmy mogli wypalać żelastwo. I to mogło być ciekawe doświadczenie też z tym wypalaniem. Dobra, tobie daję to tutaj. Jak widzicie, no właśnie, teraz można by znowu to gdzieś poumieszczać. Pochować wszystko. Okej, mamy tego mnóstwo. Klow mi się przyda do maski gazowej. Kiedyś, mam nadzieję, że ta maska gazowa się pojawi. Mogę też ten piece oinks tutaj zmienić. Chociaż w sumie i tak będę to zbierał. To nie jest jakaś wielka potrzeba, żebym to miał. Też mam, zobaczcie, razor. Właśnie wydaje mi się, że takie sprzęty to nie ma sensu, żeby zajmowały miejsce tam w środku. Więc mam mnóstwo kup. Więc też mogę robić farmy. A właśnie, farmy! Farmy, moi drodzy, specjalnie przygotowałem sobie tutaj wszystko pod farmy, więc zróbmy to. Zróbmy kolejną farmę jeszcze. Jest jeszcze dzień. Jest jeszcze dzień, więc możemy zrobić farmę. I w ogóle też Lightning Knot ma bardzo duży zasięg. Sprawdziłem, 40 jednostek. 7 takich turfów. O takich kwadracików. To jest jeden turf, więc takich 7 w promieniu. Bardzo duży zasięg ma przyciąganie tego naszego badyla elektrycznego, więc nie musimy się martwić o zasięg tego. Tak by the way wam chciałem jeszcze powiedzieć, jak to wygląda. Farma. Dobra, zrobimy sobie farmy, myślę, że w tym miejscu. Tak sobie zrobimy taki rządek farm tutaj. Na tyle, na ile to jest możliwe. Zobaczymy, ile jestem w stanie ich zrobić. Kup mam mnóstwo, więc elo. To nie będzie problem. Chyba z 3 farmy dam radę zrobić. Tak przynajmniej tutaj czuję. No tak, to też mnóstwo trawy zżera. Oj, trawy już prawie w ogóle nie mam, ale mam swoje własne prywatne farmy. Robin, jak znam, że ty masz. Tak, ty masz, okej. Okay. Możemy też używać kupy, żeby przyspieszać. Rośnięcie, ale na razie nie potrzebuję właśnie. To jest też to jest piękne w tej grze, że nie potrzebuję przyspieszania rośnięcia kup. Tego tutaj farm, ponieważ na razie mam mięso. Mógłbym zrobić mimo wszystko kolejne kulki. No i wtedy rzeczywiście mógłbym użyć tych kup po to, żeby, proszę bardzo, tutaj, o, fertilize, fertilize i fertilize i więcej kup używać do fertilizu, żeby one szybciej rosły. To wszystko przyspiesza i w ten sposób można się bawić kupą. Dosłownie można w taki sposób bawić się kupą. Więc jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Oczywiście jutro kolejny epizod. O, i proszę bardzo, szparagi się zrobiły. Zrobiła się i czekam na Dragon Fruita, ale widzę, że chyba nie tak łatwo będzie z nim. Tak, zrobiły się szparagi, zrobiły się inne warzywka. Możemy znowu zasadzić i znowu używać kup, żeby to wszystko przyspieszyć. Mam chyba w ogóle zestaw, czyż mam zestaw w sumie na ten, na zrobienie kolejnego meatballsa, więc sobie to zrobię, to niech sobie spokojnie rośnie. Tymczasem ode mnie, jak zawsze, wielka piona, trzymajcie się i do zobaczyska w kolejnym materiale już niebawem. Cześć!